nas widzicie też protestują. Super sprawa. No i bardzo fajnie. Ja jestem za rolnikami. Brawo. Tak być powinno. Witam Cię na kanale Aneta w Belgii i zabieram Ciebie kolejny raz do sklepu z używanymi meblami, rzeczami. Zapraszam. O, ja na wstępie mamy takie skrzypce stare, fajne. O, tam widzę, że te struny nie chodzą, ale cena ich wynosi 100 euro. I tutaj jeszcze takie są po 60 euro. O, ciekawe, takie stare. I tu dalej mamy takie jeszcze akordeon 40 euro. Takiej starej daty. O, fajnie wygląda. Zobaczcie, jaki fajny stoliczek, 75 euro. Tutaj są takie dziurki, takie właśnie na styl kasety, takie nóżki. Taka ładna komoda, szafka. No, 55 euro, droga, droga. A tutaj mamy taki świecznik, bardzo ciężki. On kosztuje 20 euro, ale ciężki, powiem Wam. No. Szafka ładna, ale droga. Jaki telewizor do kupienia. 290 euro Philips. Tutaj Wam pokażę, taka jest kanapa do kupienia, ale to już przesadna cena, jest 600 euro. Nie no, za drogo. Stanowczo za drogo. Fajny ma materiał, ale no, używana i taka droga to nie. Ale zobaczcie, jaka tutaj jest komoda prześliczna. Dosyć wysoka, no ale tak już kosztuje 220 euro. No w sumie taka cena, ale zobaczcie, to jest taka z połyskiem. Nie wiem, czy dobrze widać. Taka naprawdę z połyskiem, fajna. No ciekawie, ciekawie się reprezentuje, powiem Wam. Bardzo ładny obrazek ma tutaj w kwiatki. A tutaj wyżej widzimy taki ogromny, duży świecznik. No nie podniosę tego, ale kosztuje to 50 euro. Tu jeszcze widzę taki fajny stolik właśnie. Takie nóżki ma ciekawe, ładny kolor, ale 80 euro. No naprawdę, ceny tutaj to są kosmicznie, mega. O, jakaś taka torba. Nie, to jest poszewka. Poszewka po 3 euro. Na poduszkę 3 euro, tak. I tutaj mamy takie figurki różne. Aniołki. No i to kosztuje 5 euro. Różne takie aniołki. Ale zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Takie dekoracyjne książki, 10 euro. Tutaj jakiś znaczek. No fajnie, fajnie. A lustro kosztuje 25 euro. Zobaczcie, można dla dzieci kupić takie dywaniki. Cena 6 euro. One chyba są ze sklepu gdzieś, po prostu nie zeszły i sprzedali dalej, widzicie? No, takie można kupić. I tutaj dalej takie same i tutaj są takie w kwadracie. Szafa kosztuje 160 euro. Tak wygląda. Ona tutaj jest przeceniona z 250. Zobaczcie tutaj, jaki piękny, owalny stół. Piękne krzesła. No to już reprezentuje się naprawdę fajnie. To kosztuje 120 euro. To bardzo ładnie wygląda, prawda? Co Wy o tym sądzicie? No, krzesła fajne. A tutaj dalej mamy taki stół, 21 euro. A, i on tutaj jest właśnie z kafelek. No, ale takie już popękane trochę. Zobaczcie, ten stół okrągły kosztuje 42 euro. I pokażę Wam jeszcze, tutaj jest taki wielki, wielki dzban, on kosztuje 16 euro. Można sobie tak otworzyć. No, taki kwiat tutaj jest. O, zobaczcie, jaki zegar. Ten kosztuje akurat 180. 180, bardzo ładny. I tu mamy jeszcze taki zestaw wypoczynkowy, zielony. Co mi się podoba, to bardzo to tutaj wykończenie. Bardzo ładnie to wygląda. No w sumie zielony kolor to też taki fajny. I już patrzymy cenę. 200 euro. Tak. No w miarę zadbany.
Tutaj mamy taki zestaw wypoczynkowy. No ten mi się bardzo podoba, tylko szkoda, że jest już taki troszeczkę tutaj wyjechany. I on kosztuje 90 euro. Ale bardzo ładny. Właśnie taki fotel mi się podoba. Super. No tylko trochę za szeroki. Jak dla mnie przydałby się trochę węższy. O, zobaczcie, jakaś śliczna komoda. Piękny kolor drewna. I ta komoda kosztuje 130 euro. Zobaczcie, do tego fajnie reprezentują się te kwiatki. Zobaczymy, jak się otwiera. Klameczki takie. Dobrze, fajnie. Chodzi wszystko fajnie, ładnie. A do tego taka lampa duża, 40 euro. Całkiem fajnie. Zobaczcie, w takim sklepie też dostaniemy taki komplet bardziej nowoczesny, czyli po prostu z płyty. I on tutaj kosztuje, ten komplet, już Wam mówię, 340 euro. Krzesła 25 euro. Plastikowe krzesła. No i taka tutaj jest szafa z płyty. No i do tego jest jeszcze właśnie tutaj komoda taka właśnie. I to jest taki komplet. Ale śliczna lampa, taka wielka. Wysoka, 30 euro kosztuje. Tak, ale fajna. Tutaj jest taki materiał. Taki. O, wysoka prawie taka. No, wyższa troszeczkę ode mnie. A w ogóle tutaj są różnego rodzaju lampy. Mamy jeszcze takie skrzynki, kufry. Super promocja, 5 euro. Można zakupić taką w kolorze czerwonym. Tak to wygląda. Chociaż ta tutaj jest, no nie wiem, no ptak na nią narobił. A ta jest taka szersza, tu jest taka węższa, 5 euro. Jednakowa cena. No i co dalej możemy zobaczyć, to krzesło. O, to jest fajne, 50 euro. Bardzo ładne. No i następne również 50 euro. No ale już taki materiał przetarty jest, widać. Trzeba byłoby naprawić troszeczkę. No i różne tutaj mamy krzesła. Te kosztują na przykład 10 euro. Zobaczcie, co tutaj jest. Jakiś statek. Taki metalowy jakiś. To jest chyba lampka. Chyba lampka. Zobaczcie, wtyczka jakaś stara. 35 euro. No, ale gdzie tutaj są żarówki? Ach, jest tutaj żarówka, widzicie? Także to jest jako lampka. No, dosyć ciekawe. Zobaczcie, tutaj jeszcze można dostać takie pufy. Cena 25 euro. Te ładne kolory mają, takie różowe, fioletowe. Fajne. O, nawet zielone. A tutaj mamy 20 euro. Z barkiem. I tutaj niżej się otwiera też. Ale nie będę otwierać, bo jest zaklejona. Druga tak samo. Czyli mamy taki bliźniak jest. Tutaj zobaczcie, tutaj jest taka piękna komoda. Ona antyczna jest, antyk. 120 euro, ale wygląda ślicznie. Fajne ma półeczki tutaj. Bardzo piękne wykończenie do góry. Fajne klameczki. Dobrze się otwiera. Bardzo delikatnie. No i tutaj jest taka szafeczka. Następną szafę 100 euro. Ale przepiękne wykończenie tutaj. Tutaj widzimy nawet takiego lwa. Widzicie? Taki w kształcie właśnie lwa. No fajnie wygląda. Ciekawie się zapowiada. Tutaj mamy taką szafę z dużym lustrem. Ona kosztuje 240. Niestety nie otworzę, ponieważ tutaj jest nie ma kluczyka. Tutaj jeszcze jest taka ładna szafa w takim jasno ciemniejszym kolorze, fajne klameczki, ale dobrze się otwiera, bardzo leciutko, fajnie. Ona kosztuje tutaj 35 euro, bardzo ładna. O, i nóżki są na kółkach, zobaczcie, widzicie? Także fajnie, bo można manewrować taką szafeczką, jak komuś się znudzi miejsce. Zobaczcie, tutaj można kupić nawet zamrażalkę. 40 euro kosztuje.
Aha, tutaj się otwiera. Tak wygląda ta zamrażarka. Zobaczymy w środku. O. No i tutaj widzę dalej, to mamy zmywarka 65 euro. I już patrzymy do środka. Fuj. Jakoś nie ciekawie. Dziwnie wygląda. No i nieładnie pachnie. Fuj. Okropność. No nie kupiłabym jej. Okropność. Fajne bardzo mają tutaj welurowe krzesła, 55 euro, to już jest chyba odnowione, tak, nóżki wyglądają na nowe, tak jest z weluru, fajny, następny też jest 55 euro, taki ładny kolorek, welurowe, nóżki ładne i tutaj ostatnie jest niebieskie, bardzo fajne, no to na te krzesełka to bym się skusiła. Patrzcie, jakie jeszcze tutaj można sprzęty dostać. Na przykład taka pralka 120 euro. No taka zżółknięta. Masakra, ogólnie masakra. I tutaj mamy następną. I ta kosztuje również 120 euro. No bardzo starej daty. Zobaczymy, czy tam idzie otworzyć. Nie. Też nie idzie otworzyć tego. Takiej starej daty tutaj mamy jakieś pralki, no ale sami widzicie, że już tam nieciekawie wygląda ten bęben tam w środku, także no, tak to wygląda. Co tu dalej mamy? Tutaj mamy jakąś lodówkę Boscha, cała zżółknięta, w cenie 95 euro, a już nie będę Wam mówić, jak tutaj nieciekawie pachnie. No i kolejna pralka, Primus jakaś Primus. A również chyba jakaś naprawdę stara, 75 euro. I tutaj jest chyba suszarka, tak, 35 euro suszarka. No i tutaj mamy jeszcze jakieś takie lodówka 120 z zamrażalnikiem. No, tutaj wygląda dosyć w miarę ok. Tutaj jest, widzę, troszeczkę rozwalona rączka, no ale chodzi, otwarta jest, zadbana nawet, także można byłoby kupić. Następna kosztuje 180 euro. No i tutaj, o, zobaczcie, takie otwieranie jest. No środek jest, no już widać po przejściach. No i mamy tutaj zamrażalkę taką. No i tutaj mamy troszeczkę taką nowszą Whirlpoola 220. Kosztuje. Środek wygląda nieciekawie, strasznie brudny. No i widzicie, że ona tutaj ma takie bardzo okurzone ojedy. No, niby nowoczesna jest, ale pozostawia wiele do życzenia, widzicie? Jak można taki syf sprzedawać, nie? No ja nie wiem. To jest po prostu tragedia. Ja bym tego nie kupiła. To jest, wiecie, ile to jest pracy, żeby to w ogóle wyczyścić? Szok. Szok, po prostu szok. Ja bym tego nie kupiła. A ten sklep to by mógł się wstydzić naprawdę, co oni tutaj chcą sprzedać. Tu mamy kolejne lodówki. Ta tutaj kosztuje 100 euro. No i zobaczymy jeszcze ten środek. No ta jest w miarę jest ok. Jeszcze tak fajnie, bo ten zamrażalnik tutaj jest schowany. Także no, jest w miarę. Natomiast tutaj Whirlpoola 20 euro. No to tragedia, nie? Zobaczcie, już jest rączka urwana, no i co? Jedynie z boku mogę otworzyć. Ale tragedia, matku święta, kto tu może w ogóle tak się coś sprzedawać? Szok. No zawiodłam się na tym sklepie, masakra. Ale syfi, nie, muszę to zamknąć, bo nie wytrzymię. I następna jest tutaj 150 euro za Nussi. I tutaj ona, o, ta jest zadbana akurat, jest ok, ale tak to naprawdę pozostawia to wszystko do życzenia. Jeszcze piekarnik dostaniemy, ale chyba niekompletny, bo brakuje tych takich kółeczek, chyba że dadzą, ona kosztuje 80 euro, no i w środku w miarę dobrze wygląda. Trochę rączka taka zaniedbana, no ale... O, i tutaj mamy kolejną pralkę i ta kosztuje 95 euro. No i tą tutaj już idzie otworzyć, ale zobaczcie, jaki syf, masakra. Tragedia, co tutaj się znajduje. W ogóle ona jest taka już zardzewiała trochę. No nie wiem, czy ona będzie dobrze funkcjonować.
ale ogólnie sprzęt to zostawia tutaj wiele do życzenia. Ja, gdybym miała sklep, to bym takich sprzętów na pewno nie sprzedawała. Znalazłam za to taką ładną tackę z kaflami. 12 euro drewniana z kaflami. No fajnie wygląda. Tutaj mamy taki talerzyk porcelanowy 3 euro z takimi łabędziami i taka sygnatura Japan. A następny jest bardzo ładny, bo z takim koniem. Nie wiem, może to jest Zorro. Może to jest Zorro 1702 rok. 3 euro i sygnaturka taka Germany. Taka sygnatura. No i widzę następny ładny talerzyk. Ten kosztuje 5 euro. Ale ładny jest. I jeszcze jeden mamy tutaj po 3 euro. 3 euro i ten akurat jest... taka jest tutaj sygnatura. 1985. Tutaj znalazłam taki talerzyk w cenie 2 euro. Takie różne tutaj zamki, czy tam kościoły pokazuje. I taka sygnatura. Zobaczcie tutaj, jaki jest fajny talerzyk. Taki pan sobie patrzy tutaj z okienka. I sygnatura jest taka. Dekoracyjny talerzyk. Kosztuje tutaj 3 euro. Zobaczcie, znalazłam taki prześliczny talerzyk w cenie 3 euro. Grecki. Grecki prześliczny talerzyk. Bardzo ładny. Super. Tutaj jeszcze jeden taki angielski talerzyk. Brązowy. Bardzo ładny. 2 euro. Jeszcze zobaczcie, są takie talerzyki tutaj 10 euro. Nie mają sygnatury, ale zobaczcie, jakie to jest fajne. Na każdym widać inną buteleczkę właśnie. Butelka, nie wiem, czy to jest, chyba octu, nie wiem, może wina, może, tak, fajnie, ciekawie. Zobaczcie, jakie ładne krzesło, 18 euro, ładny kolor welurowy, podoba mi się taki żółty akurat. Gdzie jeszcze tutaj jakaś lampa, taki wzór z... nie wiem, co to jest, jakieś sznurki. Ona kosztuje 25 euro i wtyczka ma taką 25 euro. No, ciekawie wygląda lampa, bardzo wysoka, nawet wyższa ode mnie, wam powiem. Zobaczcie, jaki fajny taki koszyk na chlebek z widokiem na morze. Można sobie podać chlebek fajnie. No, cena 9 euro. No, fajny koszyk nawet. Tutaj mamy taki garnuszek. Garnek po 3 euro. A tutaj zobaczcie, jakie ładne filiżaneczki malutkie. Taka sygnaturka. Made in China. Takie ładne nawet. I zobaczcie podstawki do tego. 14 euro. Wam pokazać, że tutaj są różnego rodzaju jeszcze żyrandole. Mamy taki cały zestaw kompletny do kawy. Podstawki, taka sygnatura, Bawaria, tutaj mamy mniejszy dzbanek do kawy, a taki talerzyk większy, no i tutaj mamy podstawki, filiżanki do kawy, tutaj do cukru, a tutaj mamy do mleka, taki komplecik fajny. I tutaj mamy różne figurki. No i mogę wam pokazać na przykład, że tutaj jest bardzo piękna pani. Tak wpadła mi w oko. A wąchająca kwiatuszka. Piękny kapelusz ma. No i ładną sukienkę. A sygnaturka taka. Nie wiem, czy to jest sygnatura, czy co. Ale cena. Cena 5 euro. Idzie się nawet pan, który łowi ryby. I tak sobie wygląda. Fajnie. Pójście na ten kufel, jaki fajny jest. Zabawny. W kształcie bucika. 3 euro. Fajne. Trochę szkła tutaj się znajdzie. 3, 10 euro 5. Tutaj taki wazon chiński. Chiński wazon. Taka sygnaturka. No, ładny.
Lustro Juno kosztuje 30 euro. I za tym lustrem mamy taki obraz 30 euro. Taka pani z piersią na zewnątrz. Ale tutaj jest jeszcze ładne lustro. Te kosztuje 50 euro. Piękne ma tutaj właśnie wykończenie. Fajne rzeźbienie. A do góry tu mamy już różne obrazy. Różne, przeróżne obrazy. Zobaczcie, tutaj jakaś śliczna rama, ona jest troszkę uszkodzona, popękana. No, a może chyba taka ma być, wiecie? Ona kosztuje, to kosztuje 50 euro. Tutaj jeszcze taki wybór w tych wazonach. Ten kosztuje 20 euro, ten kosztuje 28, a ten kosztuje... Oj, nie wiem. Zobaczcie, jaki tutaj jest ładny obraz w takiej złotej ramie. Ale fajnie wygląda, takie panie sobie siedzą. Piękne suknie mają. Cudowna rama. No ślicznie, ślicznie wygląda. I on kosztuje 8 euro. Dzięki, że ze mną byliście. Zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!